Halo, halo, witam was serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Bardoszuk, ale zapewne to już wiecie, no bo tu jesteście i zapraszam was na kolejny odcinek Grepolisu, w którym szybciutko streszczę, co się działo, a więc kurwa, no od wczoraj tak walczyliśmy o dwa miasta, że to jest masakra. Jedno udało nam się przejąć, jednego niestety przyjmują wrogowie, ale odbijemy. Chodzi o to miasto tutaj oraz o to miasto tu już Vitus 1912 je przejął, ale na pewno odbijemy, także spokojnie będzie nasze. Ja zyskałem przez ostatnią noc dosłownie, moi drodzy, z jakieś 5000 punktów ataku, no po masakra. Po prostu podwiedzałem tych wszystkich mądrych ludzi tutaj w nocy i troszeczkę im poniszczyłem, prawda? Jak znajdę te raporty, to włączę nagrywanie i wam pokażę. Takie zamieszanie wczoraj normalnie było, żeśmy podbijali dwa miasta, gdzie próbowali ciągle nam kurwa odebrać te miasto, jakiś unnamed czy jakoś tak, kolejny kurwa sojusz, który jest pierwszy na morzu i myśli, że jest taki dobry, a tak naprawdę jest chujowy i wam zaraz pokażę czemu. A właśnie wczoraj, zobaczcie sobie, niechcąco rozjebałem okupkę dla Killermania, myślałem, że to kolon wroga. Co ja chciałem wam pokazać, moi drodzy, no przejdziemy sobie teraz do tych raportów moich, no bo wczoraj rozwaliłem i dzisiaj sporo kolonów wrogom również. Zaraz sobie sprawdzimy te wszystkie ataki, które były w nocy. No bo naprawdę masakra, pokażę wam. O, otóż jeden z tych gości, ten unnamed czy jakoś tak tutaj, i wczoraj postanowiłem zaatakować jakoś w dzień, to jeszcze był atak w dzień, proszę bardzo, i tutaj przy moich stratach 675 i jego 1300, no to dzisiaj było, przepraszam. Na pewno ten off był przygotowany przeciwko nam, ale udało mi się wyprzedzić ten jego atak i zniszczyć mu to, a oprócz tego to jeszcze oczywiście, kurde, nie darowałem i wysłałem później jeszcze ognie, żeby zatopić te transporty, i to jest jakiś tydzień odbudowania dla kolesia. To był jeden z tych ataków czyszczących dzisiaj i wyprzedzających atak naszych wrogów, oraz udało mi się również rozwalić parę kolonów i to kolony, które wiecie, które były na przykład na wyspie u nas. Puściłem sobie szpiega na przykład i zobaczyłem, że kolon jest tutaj na naszej, obok naszej wyspy, ale ono niby było już opuszczone, to miasto, także ja sobie pomyślałem, że trzeba koniecznie, kurde, rozwalić tego kolona, dlatego że im bliżej nas, tym będzie gorzej z nimi, bo oni starają się tutaj bardziej do nas podejść i starają się po prostu do nas być bliżej nas, dlatego że nie dają sobie rady. No i cóż. O właśnie, tutaj jest ten. Proszę bardzo. Jeżeli super zawodnicy z tego ich unnamed wysyłają kolona do wrogów w czymś takiej obstawie, to jest normalnie masakra, moi drodzy. To jest taka masakra, że szok, ale to nie był pierwszy kolon, który dzisiaj rozwaliliśmy. Jeszcze Ahmed rozwalił tutaj kolona. Ja już tutaj wszedłem na pusto, ale Ahmed tutaj rozwalił, a ja odwiedziłem panią pana, czy panią Olawię Patria, czy coś takiego w nocy. Tutaj też jej rozwaliłem kolona, który był przygotowany dla nas, czyli to już jest trzeci. Z jakichś 5 kolonów rozwaliłem. Oraz jeszcze udało mi się rozwalić kolona, tylko czy ja znajdę ten raport, bo tego raportu to jest masakra jest tych raportów. Naprawdę, bo u mnie ciągle te wojska lecą gdzieś w ataki. Ja tutaj gadam, a miałem dograć sobie wsparcie do tego, kurde. Do mojej okupacji, bo wysłałem kolona. Zaraz włączę nagrywanie, jak dogram. No, wszystkie te chyba raporty wrzuciłem tutaj, tak żeby łatwiej mi będzie znaleźć je na forum. To tutaj macie tą jednego kolonę rozwalonego. Tutaj też piznęłem 8 momentami, co prawda one poległy, ale 395 woja wybiły, czyli... A nie, czekajcie, to Gorkona, to ja miałem podobny raport, to wam pokażę zaraz. Czyli trochę wybiły, ale w sumie to i tak fajnie wyszło. Tutaj Łozin zaatakował jakiegoś Wojtasa, gdzie był kolon, ale to chyba nie było miasto okupowane, to było tego gracza.
Zaraz zobaczymy sobie, gdzie są te raporty, bo ja je wczoraj wrzucałem. Tutaj pierdo... A właśnie, to było przy tej jeszcze mojej akcji, że co walnąłem, co miałem dużego fuksa, że udało się przy takim dużym szczęściu. Aha, to było atak, który jeszcze ten koleś próbował atakować. No właśnie tutaj sobie, bo najpierw poleciałem sobie tą mantą o 10, zobaczyłem, że tutaj jest kolonii, dopiero później wyleciałem na to miasto, także ja nie wiem, no ale tak sobie to wszystko zostawiać, no to tak się zazwyczaj to kończy, nie? Jak ktoś zostawia sobie takie wojska. Jeszcze tutaj przywaliłem jeszcze... aha, to pokazywałem już wam tutaj, gdzie kolej stracił też ponad 1300 woje, no to było naprawdę owocne. Oprócz tego to tutaj jeszcze pierdolnąłem sobie tego jednego kolona. I, a wczoraj jeszcze jakoś, tylko nie, nie wiem gdzie jest, kurde, gdzie będzie ten raport, może będzie gdzieś tu, bo jeszcze wczoraj właśnie tego Mańka też tam maniebelek i to były 30 ognisk schowanych przez naszego wroga w opuszczonym mieście. Tak mi się wydaje, a jak znajdę ten jeszcze jeden raport, który chciałem wam pokazać, to zaraz włączę nagrywanie, tylko muszę pilnować ciągle tego wsparcia, no. Muszę ląd sobie dograć, za dużo tego lądu nie ma, ale jeszcze przez noc się dobuduję, a teraz będzie to bonusie nocnym, czyli razy dwa, prawda, wszystkie moje wojska, a podbijam te miasto, które nie jest w sumie duże, ale na złość, bo ten sojusz atakuje naszego kolegę, który jest trochę dalej, także chcę im zabrać jedno miasteczko. No i pół godziny i zobaczymy, czy się uda. O właśnie, tutaj ten Moska, kurwa, to już mu wywaliłem wcześniej, jakoś to było przed bonusem nocnym, jeszcze z samego rana tego kolona, bo oni mieli akcję zaplanowaną na rano, ale niestety rozwaliłem im dwa kolony w bonusie i akcja musiała zostać troszeczkę przesunięta, także naprawdę ostre walki mieliśmy. Jak na razie myślę, że jesteśmy do przodu, no bo wam pokażę znowuż, otóż na naszym morzu to oni mają 180 miast, my 20. Ale oni nie są zbyt inteligentni i jakoś dobrymi graczami. Raczej to jest na tej zasadzie, że myślą, że powinniśmy ich się bać, bo są sojuszem numer jeden na morzu, znaczy ilości punktów, a nie jakością walki i tak dalej. Także moi drodzy, wczoraj trochę żeśmy się tukli i to nawet ostro, powiem wam. O te miasto Kokos udało nam się, zostało przejęte, chociaż powiem wam, że nad ranem to był taki potężny cios, że zostało się tylko... mniejsza połowa biremek, ale udało się i Achmed przejął te miasto, aczkolwiek tutaj okupację nam rozwalili, no i dzisiaj wrzucił ten Wituś kolona i tak zabunkrowali, że te miasto przejął, ale przecież odbunkrują niedługo i wtedy my je przyjmiemy. Także moi drodzy, jeszcze zobaczymy sobie, czy ten mój kolonik wejdzie, czy nie za 22 minuty. Ja sobie włączę nagrywanie i zobaczymy, jakoś tak widzicie, antytiming znowu nie był łaskawy, niestety ponad 19 sekund będzie wsparcie, ale tamten koleś chyba śpi, no bo tutaj jak na niego wejdziecie i jak macie ten półtusek czy coś tam, ten kurde do tych raportów o Tols, to wtedy wam pokazuje, czy on był nieaktywny. I on chyba jest aktywny, bo niedawno było, że od godziny, a teraz już jest. Kurde, no. No ale nic, może się uda. Zobaczymy, czy się uda. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to nie. No trudno. I cóż. No i moi drodzy, zobaczymy. No, po prostu włączę nagrywanie, jak ten kolon będzie wchodził i zobaczymy. Okej, moi drodzy, jeszcze szybki skanik zrobiłem, także tutaj nic się nie zmieniło, chyba ten koleś dalej jest nieaktywny, pewnie śpi jeszcze, surowce też jakieś tutaj są. Zaraz sprawdźmy sobie jeszcze przy ostatnim skanie, ile było tych surowców mniej, czyli teraz urosło 24,73,6. A teraz jeszcze jeden boski wysłannik doszedł, pewnie też sobie wrzucił tam do budowania. No i chyba raczej powinien ten kolonik na spokojnie wejść, tak mi się wydaje. Wiem, że jest bonus, ale tutaj kurde, trzy manty lecą razem z nim i te wojo powinno dać sobie radę. Także zobaczymy za 10 minut. Nie? Drodzy, zostało 25 sekund, 22 już w sumie, kurde, z tymi wsparciami też tak nie za bardzo mi wyszło, jakieś tutaj 6 sekund jest, ale jeżeli jest nieaktywny, a ostatni wskazywał od szpiega na to, także powinno być bez problemu i zobaczymy. 5, 4, 3, 2, 1 i raport dawaj, kurwa.
Gdzie jest ten raport? I kolonik wszedł, moi drodzy, także kolon jest do 12 dzisiaj. Kurde, jedna manta padła, tak mi pokazywało, nawet przy szczęściu, plus 14. Także kolonik wszedł i sprawdźmy sobie, czy są jakieś ruchy wojsk, bo będzie trzeba tego miasta jeszcze bronić do jutra, kurde, bo coś mi się wydaje, że jutro nie będą chcieli przyatakować. Nie, nie ma żadnych ruch wojsk, także na chwilę obecną wygląda to tak. No i cóż, ja będę kończył i trzymajcie się ciepło. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Grepolisu. Hej!